Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o kultowej monecie PRL-u, a dokładnie o 5 zł, tak zwanym rybaku. Starsze pokolenie bardzo dobrze je zna. Nieraz płacili tą monetą w sklepie. Jest 6 roczników tej monety. W filmie pokażę Wam najrzadsze odmiany tej monety, jakie pojawiły się na rynku aukcyjnym. Rocznik 1958 jest to rzadszy rocznik, który posiada odmianę z szeroką ósemką, tak zwanym bałwankiem. I jest też druga odmiana, odmiana z wąską ósemką w kształcie symbolu nieskończoności. Kolejną odmianą tego rocznika jest rybak bez sznura. Odmiana najrzadszego rocznika rybaków. Niewidoczne linki zwisające z końcówki sieci, efekt błędu meniczego powstałego na etapie stempla. To nie jest efekt niedobicia. Widać to po pełnym odwzorowaniu detali stempla awersu, a brakiem najwyższych detali jedynie stempla rewersu. Poza sznurem, m.in. wąska ręka, guzik rybaka, część sieci. Powstał przez zbyt lekkie dociśnięcie matrycy na stemplu właściwym. Ceny tej monety potrafią zaskoczyć i spowodować niemały zawrót głowy. Ten rocznik jeszcze posiada dwie odmiany. Przedostatnią jest rybak z chudym ramieniem i ostatnia odmiana tego rocznika jest to tak zwane słoneczko, zarówno pod ramieniem rybaka, jak i przy samej cyfrze. Rocznik 1958 omówiony posiada sporo ciekawostek. Przejdziemy teraz do rocznika 59. Posiada także ciekawe odmiany. Jedną z nich ponownie jest tak zwany rybak bez sznura. Błąd powstały poprzez lekkie dociśnięcie matrycy. Kolejną z odmian jest tak zwane słoneczko, które najczęściej możemy zobaczyć pod ramieniem rybaka oraz tuż przy cyfrze nominału, ale też je spotkamy pod samą ręką. Rocznik 1959 mamy omówiony, przejdę teraz do kolejnego rybaka z roku 1960. Ciekawą odmianą tego roku jest bardzo rzadki rybak ze zdwojonym monogramem projektanta. W poprzednich rocznikach omawiano też odmianę tak zwanego rybaka bez sznura, który zanika pomiędzy siecią a obciążnikiem. Ostatni wariant tego rocznika jest to tak zwane słoneczko, które umiejscowione jest pod ramieniem rybaka. Połowa za nami, teraz rocznik 1971. Ten rocznik na ten moment nie posiada żadnych odmian, lecz jest drugim najrzadszym rocznikiem po 1958. Rok 1973 zaczynamy od wspomnianej już odmiany tak zwanego rybaka z przerywanym sznurem. Najprawdopodobniej pierwsze notowania tego typu monety z tego roku. Ostatnim rocznikiem wyżej wymienionej monety jest rybak z 1974 roku. Na sam początek odmiana często omawiana w tym filmie, tak zwany rybak bez sznura, czyli zanikający sznur pomiędzy siecią a obciążnikiem. Poszukiwaną odmianą jest też egzemplarz z płaską datą. Kolejnym wariantem tej monety jest tak zwane słoneczko, które spotykamy pod ramieniem rybaka. Do dużej rzadkości należy też moneta wybita stemplem bez monogramu projektanta przy ramieniu rybaka. Ostatnim typem tego rocznika jest tak zwany rybak na trawce, którego możemy spotkać w kilku odmianach. Pierwszym wariantem jest niespotykana w handlu odmiana z liniami, w cudzysłowie z dziłami, z lewej strony przy jego wysuniętej nodze. Drugim typem jest błąd mniczy, wada na stemplu, zauważalny w formie wypukłych linii obok lewej nogi. Trzeci wariant, tak zwany rybak na trawce, widoczny w trzech miejscach, obok buta oraz pod stopami. Czwarta odmiana, tak zwana trawka do pasa, od dołu lewego buta do wysokości pasa. I ostatni, piąty typ, z długimi, wąskimi źdźbłami trawy odchodzące od lewej stopy. To już była ostatnia odmiana. Zapraszam do subskrypcji, aby być na bieżąco. A ja żegnam się z Wami i do następnego. Pozdrawiam, trzymajcie się gorąco.